Nowa książka Grossa, przygotowana zresztą przy udziale jego żony, pani Grudzińskiej-Gross, jest książką niewielką, malutką nawet powiedziałbym. Duży druk jest, więc właściwie jeszcze byłaby mniejsza, gdyby ją drukować normalną czcionką. Dotyczy jednak sprawy, którą zajęli się polscy badacze już kilka lat temu, przede wszystkim koordynowani przez placówkę założoną przez panią profesor Barbarę Engelking. Mianowicie to jest taki zespół Centrum Badania Holokaustu, który działa przy Polskiej Akademii Nauk. To jest jednocześnie ta książka, jak myślę, takim kolejnym dziełem Jana Grossa, który postanowił niejako, jak tak sobie wyobrażam, tę strategię jego działania pisarską bardziej niż naukową, postanowił jednak coś zmienić bardzo radykalnymi metodami w tej polskiej świadomości narodowej i doprowadzić do, jakby to powiedzieć, wyrzutów sumienia z powodu tego, co się wydarzyło w wojnie, że Polacy to nie tylko ofiary wojny, to nie tylko ofiary napaści z jednej strony nazistowskich Niemiec, z drugiej komunistycznego Związku Radzieckiego, ale również sami przyczyniali się do pogłębienia właściwie tej zbrodni, którą naziści zaplanowali na polskich ziemiach, czyli zagłady Żydów. To jest trochę tak, że z jednej strony, ponieważ to dokonywało się polskimi rękami, te dosyć obrzydliwe zachowania, to oczywiście mamy tutaj znowu coś na sumieniu i powinniśmy jakoś z tym się uporać, ale z drugiej strony to są takie zachowania, które niewiele mają wspólnego z polskością. Myślę, że niestety z natury ludzkiej, która jest złożona, prawda, wychodzą czasami dosyć obrzydliwe cechy. Przyszło mi do głowy porównanie, może niezbyt stosowne, ale ponieważ mieszkam na Ursynowie, a to nieopodal tego naszej dzielnicy, rozbił się, jak wiadomo, samolot w Lesie Kabackim, to niestety mam dosyć takie poruszające relacje z moich kolegów i znajomych, którzy tam się po katastrofie bezpośrednio znaleźli. I co się da zaobserwować? No właśnie tłum okolicznych mieszkańców, którzy rzucili się, żeby w tych porozrywanych ciałach, bo już teraz wszyscy wiemy po katastrofie smoleńskiej, jak wyglądają skutki katastrof lotniczych, wśród tych porozrywanych szczątków, wśród tych porozrywanych strzępów ciał wybierać, co się tylko da cennego i kraść, dopóki nie przyjechała to milicja jeszcze wtedy była i nie rozpędziła tego tłumu. No więc dlatego też mówię o tej ludzkiej naturze, w której takie żądze, chciwość i ta chęć wykorzystania okazji dochodzą do władzy, no, zwłaszcza przy takim braku jakby pewnego wyposażenia moralnego i umysłowego.